myślę, że odegraliśmy ważny mecz. Zwycięstwo na trudnym terenie, powiem tak, z trudnym przeciwnikiem. Bardzo dobrze organizowanym, ale myślę, że my też odegraliśmy dobry mecz taktycznie. Tam przed meczem zrobiliśmy zmiany, co się týka ustawienia z dwoma defensywnymi pomocnikami. Także tam, ja myślę, że tam te zadania taktyczne piłkarze spełnili aż do, praktycznie do ostatniego grisku, bo tam chcieliśmy tak grać, jakśmy grali, wiedzieliśmy, że drużyna Gieksy jest bardzo, bardzo mocna w ataku, nie chcieliśmy ich puścić aż bardzo blisko k naszemu pole karnemu. To se nám praktycznie 80, možná 85 minut darilo bardzo, bardzo dobrze. Potom už, jak tam prišiel Lebedinský, jak tam prišiel Prokic, už zrobilo se tam očivište so štyrmi napastníkami, jak hrála Gieksa, zrobilo se tam už trošičke nervovo, ale ustali sme i to. I bardzo duża gratulacja do całej drużyny, bo takie zwycięstwa są bardzo, bardzo dobre dla całego zespołu. Trzeba powiedzieć i Glewickiemu, że dal tu bramkę, że w ostatnich meczach, że gdy kiedy wszedł na to boisko, dal tam bramkę, że ta jego pozycja toho żolika albo toho jokera, nie jest to len ten joker w drużynie, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo ważny piłkarz, że dał nam te zwycięstwa, także nie chciałem mówić tylko o nim, ale o całej drużynie, także gratulacja do całej drużyny, odegrali dobry mecz, a teraz już musimy przyprawać na następnego przeciwnika. Te trzy punkty, które ugraliśmy dzisiaj, trzeba na każdy pad potwierdzić doma u siebie zwycięstwo. Dziękuję trenerze, są jakieś pytania? Panie trenerze, zdobywiesz od Bartka Śliwecki, Sport Katowicki. Robert Gumny przyznał się, że w życiu to może ze trzy mecze rozegrał na tej pozycji, na której pan go dzisiaj wystawił. Skąd ten pomysł i czy to jest jakaś, być może przyszłość dla tego chłopaka? Ja myślę, że Robert Gumny jest piłkarz, który ma jeszcze dużo, dużo meczów przed sobą, także wżdy jest to coś, co jest pierwszy raz, także ja z nim gadałem przed meczem, po tym powrócie z kadry, że mam ten pomysł, aby hrał na tej prawej pomocy, bo jak go tam nie było, tak Bartek Jaroch odegrał dobry mecz na pozycji prawego obrońcy, a tam z tą pozycją straciliśmy tam ważnego piłkarza Damiana Chmiela, który jest kontuzjowany. Tak szukaliśmy tam rozwiązań. Tam, jakśmy grali w Chojnicach, na tej pozycji hrał Podgórski. Nie było to, co jsme oczekiwali, także spróbowaliśmy, albo nie chcę powiedzieć, że zaryskowaliśmy, bo to nie był risk, ale daliśmy tu pozycję piłkarzowi, który jest szybki w grę do przodu i odpowiedzialny w defensywie. Także tam dlatego, a myślę, że tak Jaroch i jak Gumny odegrali dobry mecz. Dziękuję bardzo. Chciałbym się powtarzać w porównaniu do tych wszystkich poprzednich konferencji. Ja gratuluję i dziękuję chłopakom za tą walkę, za zaangażowanie, bo na pewno znowu, że to jest taki kolejny mecz, gdzie przeciwnik w drugiej połowie ma tą pierwszą sytuację, gdzieś przypadkowo po stałym fragmencie gry zdobywa bramkę. My stwarzamy tę sytuację, uderzamy, słupki, poprzeczki i jak widać na razie to szczęście nam nie sprzyja. Myślę, że pozytywna rzecz to, że ten miesiąc marzec się kończy. Mam nadzieję, że od kwietnia to będzie taki okres, gdzie to szczęście zostanie wynagrodzone drużynie, bo na pewno to zasługują poprzez pryzmat tego, jak grają. Wiem, że to jest trudne, może dla wielu, ale my na pewno się nie poddajemy. Jestem pewien co do tego, że do samego końca będziemy walczyć o awans. I ta taka negatywna seria, patrząc przez pryzmat czterech meczów i dwóch punktów, na pewno nie jest dla nas pozytywna i nie jesteśmy z tego tytułu zadowoleni, ale najgorszą rzeczą byłoby teraz to, gdybyśmy spuścili głowy i powiedzieli, że nie mamy takiego potencjału. My ten potencjał mamy, jestem pełen wiary w to, że po prostu ta karta się na naszą stronę odwróci. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Może już wszystkie wiesz, to pamiętam, że po meczu Sosnowcu wydawało się, że jedyną zmianą, którą należy zrobić, to wymienić Prażnowskiego na Wisie. Tymczasem dzisiaj wszedł i Gonczarz, i Celi Magin, zastępując Prokicza Jagiellońskiego, któremu tak naprawdę można zarzucić jedynie brak skuteczności, bo oni grali dobrze. Czy nie ma pan tak trochę wrażenia, że w tym ataku trochę przekombinowaliśmy dzisiaj z zmianami? Absolutnie nie, ponieważ mieliśmy sytuację, do której też doszliśmy, tak więc to oczywiście po meczu zawsze jest łatwiej powiedzieć. No. My w tych sytuacjach w każdym meczu stwarzamy dużo.
Ceri, który dzisiaj wystąpił, z tego też powodu nie może grać, nie mógł zagrać Proki z jasnych względów, ale Ceri miał swoje sytuacje i na pewno ta w szczególności przy stanie 0-0 w drugiej połówce, gdyby poszedł na prawą nogę, tak więc oczywiście teraz można dywagować, co by było gdyby, ale w poprzednich meczach ci zawodnicy byli, też nie wygraliśmy tego spotkania, tak więc na pewno również to, że zdecydowaliśmy się na takie ustawienie, to nie miało wpływu, że ci zawodnicy zagrali słabo. Ja myślę, że patrząc przez pryzmat praktycznie większości zawodników, ci, którzy występują od pierwszej minuty, jeżeli nawet dokonujemy zmian, to oni dają nam jakość i dobrą grę, tak więc na pewno nie zgodzę się z opiniami takimi, gdzie ktoś powie, że zagraliśmy słabo, że dajmy na to w tej drugiej połówce, nie wytrzymujemy tempa, absolutnie nie. Nie jest to ten problem, tylko jeżeli popatrzymy na takie niuanse, to one niestety na tą chwilę są przeciwko nam. Ale tak jak powiedziałem, ta karta się musi odwrócić. Panie trenerze, dobry wieczór, Darek Leśniewski. Mówiła o niuansach bardziej związanych tylko i wyłącznie ze szczęściem, czy niuansach, które ma ktoś siedzieć w głowach, tak? Seria chłopaków, nie wykorzystamy sytuacji. Oczywiście to nie jest łatwa sytuacja, dlatego tak jak powiedziałem, najgorszą rzeczą to w moim wykonaniu było coś w powiedzeniu, że się do czegoś nie nadajemy. Absolutnie nie. Ja jestem dumny z tych chłopaków. Oczywiście na pewno nie jest to łatwa sytuacja, patrząc przez pryzmat zdobytych punktów. Również to, co się dzieje, otoczka i mówienie ciągle, że dajmy na to, nie wytrzymujemy w drugiej połówce. Nikt nie popatrzył na Zagłębie Sosnowiec, na ten mecz, którym rozegraliśmy. Trzech zawodników Zagłębia łapały skurcze i były zmiany. Tak więc to są po prostu takie elementy, które później poprzez to, że ciągle komentatorzy to powtarzają, ludzie tego słuchają, ale później fakty z jednej strony przeczą przeciwko nam, bo tracimy bramki tej drugiej połówce, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że jesteśmy fizycznie słabsi niż przeciwnik. Prosty przykład, dzisiejsza pierwsza bramka dla Podbeskidzia, piłka się odbija od nogi Kamyka prosto pod nogi przeciwnika, tak więc takie są okresy w piłce, niestety, my na razie na tym cierpimy, ale tak powiedziałem, ja jestem pełen wiary w tą drużynę i nie mogę złego słowa powiedzieć na jakość, na zaangażowanie, na to, co ci zawodnicy robią, tak więc to, że jesteśmy rozczarowani, to jest jasna rzecz i 2 punkty w 4 meczach na pewno to jest za mało do tego, co chcieliśmy mieć, o co walczyliśmy i na co zasłużyliśmy. Ale fakty są takie, że mamy tylko 2 punkty. Ale ta liga będzie jeszcze długo trwać i myślę, że będzie dużo, dużo niespodzianek. Chcę zdecydować to Pana słowa niuanse, to jest szczęście, po prostu brak tego szczęścia, trochę przypadku, tak jak to odbicie. No są takie sytuacje, prosty przykład, my mamy w pierwszej połowie strzał, bardzo dobry Grześka w słupek i ta piłka wychodzi. Później bodajże w 90 minucie Proki strzela w poprzeczkę, tak więc to są takie sytuacje, które wszyscy by mówili pięknie, cudownie. No ale widocznie tak powiedziałem. Może jeszcze ten miesiąc marzec nie był tym naszym miesiącem, tak powiedziałem, to może troszeczkę zabrzmi ironicznie, ale cieszę się, że ten miesiąc się zakończył. Panie trenerze, Paweł Przybłaga z Dolborcza Katowice, ale nie był pan tak po prostu w pierwszej połowie zły, kiedy przez te chyba 7 minut pana zespół mógł strzelić ze 4 bramki w nic, no bo wtedy tak naprawdę przycisnęliście i mieliście tych sytuacji bez liku. Chyba w takich momentach właśnie trzeba wam strzelać. Oczywiście trzeba, trudno, że był zły na zespół, jeżeli zespół gra do przodu, stwarza sytuację i wypracowuje je. Tak więc to jest już później taka rzecz, może troszeczkę tych umiejętności i precyzji przede wszystkim, bo to jak gdyby jest ten taki główny mankament. www.asapolska.pl